Przed Państwem Maria Zborowska. Winiarska. Z domu Winiarska. Tak, a to jest Zofia Zborowska. Z domu Zborowska Wrona po mężu. Gdyby córka miała wolny milion, to co by zrobiła? 500 wzięła dla siebie i 500 dała mamusi. Budowałabym świetne schronisko w Polsce dla zwierząt. Takie na najwyższym poziomie. Wyjęłaś mi to z ust. Dobra, teraz ja. W jakim wieku mama poznała smak papierosów? Na studiach chyba, nie? Nie, w wieku 60 lat. Co ty gadasz? No nie, to jointy paliłaś na studiach, a ci nie smakowało, no. Tak, dobrze. Gdy Zofia słucha w telewizji o polityce, to ma odruch wymiotny. To tylko o jednej partii. Co ze swoją suknią ślubną zrobiła mama? Nie mam pojęcia, ale ona była w ogóle fioletowa. Tak, z podszewki. Ja nie miałam do ładnej sukni ślubnej. Nie, no była bardzo ładna, tylko fioletowa. To ja losuję? Nie była dziewicą, dlatego nie biała. Ta się odezwała. To czym wkurzam Zosię. No jak jej zwracam uwagę. No. Jak ci zwracam uwagę. Na wszystko. Na wszystko, tak. Co mamę najbardziej denerwuje w jej mężu? Tak wszystko. Nie. Że mama jest skowronkiem, a... Onym skowronkiem mąż powiedział, bo ja wstaję o 4. Przepraszam bardzo. A, i że nie lubi spacerować. Najlepsza rola córki moja to... Rola. Dopiero będzie. O, dzięki. Czy to był pojazd? Z iloma mężczyznami moja mama spała? O Jezus Maria, przestań, nie mów. Z ojcem. Nie było takiego pytania. Nie, może być, tylko z tatą. Nie. Z tatą Maria jeszcze raz z tatą. Zawsze kieruje się sercem czy rozumem? Ja? Zdecydowanie sercem. Tylko sercem, rozumu tak. Nie ma. Poranny rytuał mamy. Ale duża kawa, bo to jest największa przyjemność całego dnia. Tak upał, przepraszam, kawa. Głupia jesteś, Zosia. Mama u mężczyzn najbardziej docenia poczucie humoru, nie? I wzrost. To co ja cenię w mężczyznach? No, poczucie humoru i wzrost. Jak któreś pytanie będzie niedobre, to proszę nie dawać.